Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Terlikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Rodzina Ulmów beatyfikowana. Dokładnie, będzie beatyfikowana w niedzielę, a zatem albo przedtem, albo potem, jak będziecie słuchać tego podcastu. To ważny moment i ważny sygnał dla Polaków i dla polskich katolików. Od tego zaczniemy dzisiejszy podcast. Będę też mówił o wizycie papieża Franciszka w Mongolii. Z jednej strony to moment, gdy papież wskazywał na wartość innych religii, a z drugiej kolejna niezrozumiała apologia imperializmu. Tym razem Imperium Chinggis Khana. O geopolitycznych poglądach papieża porozmawiam z Jarosławem Makowskim, teologiem, filozofem i publicystą. Zatrzymamy się także nad listem, jaki skierował arcybiskup Stanisław Gondecki do księży w swojej diecezji. Jest on odpowiedzią na kolejne odejścia z kapłaństwa młodych duchownych. Nie zapominam także o stanowisku Zespołu Bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety. Będę też mówił na temat oświadczenia Kurii Warszawskiej w sprawie dochodzenia dotyczącego działalności księża Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. Kolejna rozmowa oznaczać zaś będzie całkowitą zmianę tematu, bo z doktorem Tomaszem Rożkiem zajmiemy się lotami na Księżyc. A na koniec zaproszenie na film. Tym razem będzie to Georgie ma się dobrze, Charlotte Regan. A teraz zaczynamy! Beatyfikacja rodziny Ulmów to wydarzenie dla Polski i dla Polaków niezwykłe. I wcale nie chodzi o to, że beatyfikowany został za jej sprawą cały naród, bo tak nie jest. A o to, że w czasie trudnych wyzwań migracyjnych otrzymujemy ważny przykład prawdziwie chrześcijańskiej postawy. Mam słabość do rodziny Ulmów. Może dlatego, że pamiętam, że chrześcijańskiej miłości bliźniego uczyli się czytając Rycerza Niepokalanej ojca Maksymiliana Marii Kolbego. A może dlatego, że choć w zupełnie innych warunkach niż moje, byli rodziną wielodzietną. Niesamowite jest również to, że beatyfikowani zostaną wszyscy razem, wraz z dopiero co narodzonym dzieckiem. Wbrew wielu sugestiom, dziecko urodziło się, a nie zostało beatyfikowane jako nienarodzone. Ale dziecko to nie zostało nawet ochrzczone, a przysługuje mu chrzest krwi, chrzest męczenników. To niesamowity przykład tego, jak wielkie bohaterstwo rodziców zostaje niejako w darze przekazane dzieciom. Świętość jednych, decyzja jednych obejmuje innych. Jest w tej beatyfikacji także ważne przypomnienie, że postawa wobec bliźnich, nawet tych społecznie odległych, umiejętność sprzeciwu nie tylko wobec zasad ustanowionych przez władzę, ale także wobec dominującego podejścia wśród bliskiej społeczności, bywa czasem prawdziwą drogą do świętości. To wszystko jest szczególnie ważne, gdy Polska stała się kolejną drogą tranzytową dla uciekinierów, nielegalnych migrantów i uchodźców, gdy Białoruś i Rosja wykorzystują cierpienie ludzi szukających lepszego życia do szantażowania Polski, Litwy czy Łotwy. Politycy, i to niestety różnych partii, już zrobili z podejścia do migracji sprawdzian naszego patriotyzmu i politycznej odpowiedzialności. I właśnie w takich niełatwych politycznie i społecznie warunkach Ulmowie stanowią doskonały przykład tego, jak należy się zachowywać wobec ludzi w potrzebie, jak należy ich przyjąć, ugościć, potraktować i to nawet gdy akurat im grozi za to śmierć. My nie stajemy wobec takich wyzwań. Nas może spotkać co najwyżej polityczna dyskredytacja, atak czy nieprzyjemności, nic więcej. Jeśli więc w takiej sytuacji nie potrafimy zachować się jak trzeba wobec ludzi potrzebujących pomocy, to warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście Ulmowie czegoś nas nauczyli. Ich przykład pokazuje także, i to właśnie w naszej sytuacji, jak istotne jest to, by nie ulegać dominującym emocjom. Jest fikcją opowieść, a słyszymy ją niekiedy, że rodzina Ulmów to symboliczny przykład tego, jak zachowywali się wówczas Polacy. Tak nie było, szczególnie, że to właśnie Polacy złożyli na nich donos i to z powodu tego donosu Ulmowie ponieśli śmierć. Pomagali Żydom nieliczni. Tak, to prawda, że groziły za to surowe kary i że heroizmu nie wolno wymagać. Zapewne także nieliczni, choć wiele wskazuje na to, że jednak bardziej liczni niż ci pomagający, donosili czy niszczyli rodziny żydowskie. Ogromna większość była obojętna, tak jak w każdym społeczeństwie, przy czym
część z obojętnych korzystała z prześladowań Żydów, przejmowała ich majątki i tak dalej. To na tym szarym tle świętość Ulmów i nie tylko ich jaśnieje dopiero pełnym blaskiem. Jest on tym większy, że musieli mieć oni świadomość, że ich działania narażają na śmierć nie tylko ich samych, ale także ich dzieci. Takiej odwagi, takiego zaangażowania, takiego postępowania wbrew odczuciom społecznym możemy i powinniśmy się od nich uczyć. Beatyfikacja ta jest jednak ważna z jeszcze jednego powodu. Otóż ona pokazuje, że bohaterstwo, oddanie życia za pomoc drugiemu człowiekowi jest drogą do świętości. Drogę do takiego rozumienia męczeństwa otworzył Jan Paweł II, kanonizując jako męczennika Maksymiliana Marię Kolbego, a dziś Kościół idzie krok dalej i za pomoc Żydom w czasie okupacji beatyfikuje całą rodzinę, która zresztą wiary i zaangażowania uczyła się od Kolbego. Niesamowity to moment i cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć. Cieszę się jako Polak i jako chrześcijanin. Jest nowa afera związana ze Słowami Papieskimi. Zwracając się do władz państwowych i elit mongolskich, Franciszek nawiązał do postaci Chingischana i do rzekomo pokojowej tradycji imperium przez niego tworzonego. Historycznie to niestety bzdura, ale warto przyjrzeć się tym i nie tylko tym słowom, bo one pozwalają zrozumieć watykańską politykę. Mongolia, w której niemal nie ma katolików, ale która położona jest między Chinami a Rosją, które aspirują także... są wskazywane przez samego Franciszka do tej roli, do bycia istotnymi biegunami świata wielobiegunowego, są znakomitym miejscem, by przedstawić watykańską wizję geopolityczną. Oczy świata raczej na mongolskie stepy skierowane nie będą, a przemówienia z tego miejsca nie zdobędą miejsc na czołówkach informacyjnych świata zachodniego. Inaczej niż jest w Chinach czy Rosji, które akurat tę wizytę śledziły z niezwykłą uwagą. I to, jak się zdaje, do nich skierowane były papieskie słowa dotyczące Pax Mongolica, czyli kolejna po apologii Piotra I i Katarzyny II, pochwała wielkiego, agresywnego imperium, które Franciszek uznał za wzór dla współczesnego świata. Przybywam do Mongolii, mówił papież w czasie ważnej dla was rocznicy 860-lecia urodzin Chingischana. Ogarnianie przez wieki ziem tak odległych i zróżnicowanych uwypukliło niezwykłą zdolność waszych przodków do uznania doskonałości ludów, które tworzyły ogromne terytorium imperium i do oddania ich na służbę wspólnego rozwoju. Jest to przykład, który należy docenić i ponownie zaproponować w naszych czasach. Dałby Bóg, żeby na ziemi spustoszonej przez nazbyt wiele konfliktów odtworzyło się z poszanowaniem ustawodawstwa międzynarodowego warunki tego, co kiedyś było Pax Mongolica, to jest brakiem konfliktów, mówił papież Franciszek. Jeśli do tych słów przyłożyć miarę naukową, to nie ma co ukrywać, że są one nie do obronienia. Jest historycznym fałszem twierdzenie, że Imperium Chingischana zbudowało świat bez konfliktów. Stwierdzenie to jest także obraźliwe dla setek tysięcy zamordowanych przez ordę wyznawców chrześcijaństwa, islamu czy buddyzmu. Dla 90% zamordowanych mieszkańców Kijowa po zdobyciu ich przez Mongołów i dla dziesiątek tysięcy wziętych do niewoli, a wcześniej brutalnie zgwałconych kobiet. Te słowa, jeśli analizować je z perspektywy historycznej, są także usprawiedliwieniem wielkiej rzezi, wielkiego mordu i wielkiej grabieży, a także imperialnej polityki. Jednym słowem, albo papież i jego współpracownicy nic nie wiedzą o Chingischanie, o historii podbijanych przez jego imperium ziem, w tym ziem rosyjskich, albo lekceważy sobie to wszystko, bo uznaje, że ważniejszy jest spokój, którego zresztą nie było, nawet za cenę ogromnej ofiary z krwi, zniszczenia setek miast i życia społecznego w wielu miejscach. Jest jeszcze trzecia możliwość. Może coś tam o wielkich zbrodniach Imperium Chingischana papież słyszał, ale uważa, że opowieść o nim może pomijać wątki historyczne, a stać się jedynie przypowieścią, literackim odwołaniem, w którym nie liczą się fakty, bo znaczenie ma tylko to, co my chcemy w tę opowieść, wielką narrację, włożyć. Takie myślenie byłoby swoistym teologicznym postmodernizmem. Nie ukrywam, że moim zdaniem w każdej z tych trzech odpowiedzi tłumaczących te słowa papieża kryje się ziarno prawdy. Papież
I niestety jego współpracownicy spoglądają na świat z perspektywy latynoskiej, a to oznacza, że doświadczenia związane z najazdem mongolskim są im obce. Dla nich to tylko odległa historia, o której najwyraźniej nie mają pojęcia. Tak jak nie mają wielkiego pojęcia, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu, o historii Imperium Rosyjskiego i kolonializmu tego państwa, a także na temat prawdziwej historii Piotra i Katarzyny. Ich losy, tak jak opowieść o Imperium Chingischana, jest więc dla nich jedynie kamykiem, z którego można ułożyć dowolną historię, o ile jest ona aktualnie opłacalna. Fakty, rzeczywistość, prawda nie mają w tej postmodernistycznej grze z narracjami znaczenia. Liczy się aktualna polityczna skuteczność, ale pod tą grą, i to jest być może najbardziej niebezpieczne, choć tego rodzaju podejście do prawdy też jest groźne, kryje się także konkretna wizja geopolityczna, o której można i należy mówić. Papież i jego współpracownicy, odwołując się pozytywnie do wschodnich imperiów historycznych, a jednocześnie potępiając wielokrotnie i na różne sposoby, słusznie zresztą, zachodni kolonializm i neokolonializm, jasno wskazują, że chcą świata wielobiegunowego, w którym wpływy Zachodu będą o wiele mniejsze, a ich realnymi konkurentami będą Chiny, Rosja czy Indie. A że nie są to tylko słowa, ale realna polityka, uświadamia choćby fakt, że Stolica Apostolska już poprosiła o status stałego obserwatora przy strukturach BRICS, które przecież tworzone są głównie jako alternatywa dla świata zachodniego, dla jego struktur. W takiej polityce nie ma zresztą, jeśli oceniać ją z perspektywy demograficznej, nic zaskakującego. Kościół rozwija się obecnie głównie w krajach globalnego południa. To tam ma większość wiernych, to tam musi budować dla siebie poparcie, często w niesprzyjających warunkach. Zachód to dla niego świat schodzący, gdzie chrześcijaństwo traci na znaczeniu i gdzie wartości proponowane przez Kościół są często uznawane za anachroniczne, a nawet groźne dla liberalnej rzeczywistości. Naturalne jest zatem zwrócenie się ku światu, który takich przekonań nie ma. Kościół jako instytucja o długiej pamięci historycznej ma także świadomość, że musi istnieć i funkcjonować w każdej rzeczywistości politycznej i że nawet jeśli demokracja liberalna ma liczne zalety, to nie jest jedynym możliwym układem politycznym. Jeśli do tego dołożyć silny antyamerykanizm samego Franciszka i jego doradców, to powody, dla których wspiera on inne niż Stany Zjednoczone imperia, staje się zrozumiały, co nie oznacza akceptowalne. Ale i o tym nie wolno zapominać. Jest jeszcze jeden element w kolejnych wypowiedziach papieskich, który jest dla mniejszych, nieimperialnych narodów niebezpieczny. Otóż jak się zdaje, Watykan pod przywództwem Franciszka uznaje, że głównymi rozgrywającymi na mapie świata mają być właśnie imperia. To one mają dyktować warunki, one mają tworzyć przestrzeń pokoju. Narody mniejsze, które nie mają aspiracji lub możliwości imperialnych, z tej perspektywy muszą się podporządkować albo zostać podporządkowane właśnie po to, by nastał pokój. To właśnie dlatego, choć Franciszek często wspiera werbalnie Ukrainę, to o wiele bardziej zabiega o rozmowy z Rosją. I dlatego również papież nie jest w stanie pokazać, że Ukraina jest ofiarą imperialnych zakusów Putina, że ma prawo do własnej tożsamości, a nieustannie wraca do przekazu, że za tę wojnę odpowiadają inni. Tego typu myślenie papieskie stanowi zerwanie z linią Jana Pawła II, który nieodmiennie wskazywał, że prawo do samostanowienia mają wszystkie narody, a te mniejsze, mniej znaczące, nieimperialne mogą i powinny prowadzić samodzielną politykę. Franciszek postrzega świat inaczej. On postrzega go z perspektywy wyłącznie wielkich graczy, którym mniejsi muszą się podporządkować. I w tym sensie jest geopolitycznym realistą, jak John Mersheimer. W odróżnieniu od tego ostatniego uzasadnia on swoisty geopolityczny imperializm Ewangelią, pragnieniem pokoju, znaczeniem wielkich tworów politycznych. Kłopot polega tylko na tym, że w praktyce dla mniejszych narodów, w tym dla całej Europy Środkowej, tego typu myślenie oznacza podporządkowanie interesom Imperium Rosyjskiego. I to nie jest do zaakceptowania. Polscy, słowaccy, litewscy katolicy, w tym biskupi i duchowni, powinni to jasno w Stolicy Apostolskiej oznajmiać. Odrzucenie watykańskiej linii akurat w tej sprawie jest obowiązkiem obywatelskim, a w niczym nie uchybie obowiązkom katolika.
Człowiek wierzący nie musi akceptować kościelnej linii politycznej, nie ma obowiązku wspierania każdego, nawet nieroztropnego czy wypływającego z niewiedzy pomysłu watykańskiej dyplomacji. Dogmat o nieomylności dyplomacji czy kurii rzymskiej nie istnieje, a i sam papież jest nieomylny wyłącznie, gdy wypowiada się ex cathedra w sprawach wiary czy moralności. Ostatnio taka wypowiedź miała miejsce, gdy w latach 50. ubiegłego wieku Pius XII ogłaszał dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. W kwestiach geopolitycznych papież i jego doradcy są omylni tak samo jak wszyscy inni, co oznacza, że wierzący katolik może, a niekiedy powinien politykę Watykanu oceniać. Papieska wizyta w Mongolii, choć do mediów przynajmniej polskich, trafiła głównie z powodu kolejnej zaskakującej wypowiedzi Franciszka na temat Chingis Khana i jego znaczenia, była także okazją do przedstawienia kolejnych elementów teologii religii. O geopolityce już mówiłem, to teraz powiem o dialogu międzyreligijnym i o ekologii, bo te dwa wątki papież ze sobą w czasie pielgrzymki do Mongolii wiązał. Ten ostatni wątek wracał w kolejnych przemówieniach. Franciszek wprost odwoływał się do znaczenia buddyzmu i szamanizmu, a także wskazywał, czego ludzie Zachodu mogą się z tych religijnych tradycji nauczyć. Holistyczna wizja mongolskiej tradycji szamańskiej i szacunek dla każdej istoty żywej, wywodzący się z filozofii buddyjskiej, stanowią ważny wkład w pilne zaangażowanie na rzecz ochrony planety Ziemi, mówił papież w przemówieniu do władz Mongolii. To ważne słowa, bo one wskazują, jak interpretowana niekiedy w duchu zniewolenia i wykorzystywania stworzenia antropologia i ontologia Księgi Rodzaju może i powinna być korygowana, przezwyciężana, albo po prostu uzupełniana przez tradycje innych religii, w tym przypadku religii Dalekiego Wschodu. Ale i o tym też nie należy zapominać. Papież dość swobodnie łączył w tych przemówieniach elementy chrześcijańskiej teologii stworzenia z bardziej panteistyczną, a może panenteistyczną wizją wschodnią. Mówił choćby tak: ogromne przestrzenie waszych regionów, od pustyni Gobi po stepy, od wielkich łąk po lasy iglaste i pasmy górskie Altaju i Henteju, z niezliczonymi meandrami cieków wodnych, które widziane z góry wyglądają jak wytworne ozdoby na starożytnych, cennych tkaninach, wszystko jest odzwierciedleniem wspaniałości i piękna całej planety, powołanej by była gościnnym ogrodem. Wasza mądrość, mądrość waszego ludu, gromadzona przez pokolenia roztropnych hodowców i rolników, zawsze zważających na to, żeby nie zakłócić delikatnej równowagi ekosystemu, ma wiele do przekazania tym, którzy dziś nie chcą zamykać się w pogoni za krótkowzrocznym interesem partykularnym, lecz pragną przekazać potomnym ziemię, która jest nadal gościnna, ziemię nadal żyzną. To, co dla nas chrześcijan jest stworzeniem, czyli owocem dobroczynnego zamysłu Boga, pomagacie nam rozpoznać i promować z delikatnością i uwagą, przeciwdziałając skutkom ludzkiej dewastacji kulturą troski i dalekowzroczności odzwierciedloną w polityce odpowiedzialnej ekologii. Jurta to przestrzenie mieszkalne, które dziś można nazwać mądrym i zielonym, ponieważ są wszechstronne, wielofunkcyjne i mają zerowy wpływ na środowisko, mówił papież. Ale to nie wszystko. Franciszek przypomniał także światu zachodniemu, że w tradycji wschodniej zawarte są istotne elementy, którymi warto wzbogacić nasze często skupione na konsumpcji i technice zachodnie myślenie. Duchowość jest potrzebna światu, a przypomina o tym często niechrześcijański Wschód. Chciałbym podkreślić tę postawę fundamentalną, którą wasza tradycja pomaga nam odkryć na nowo, mówił papież. Umiejętność trzymania oczu skierowanych ku górze, wznoszenie wzroku ku niebu, wiecznie błękitnemu niebu, które zawsze czcicie, oznacza trwanie w postawie posłusznej otwartości na nauczanie religijne, mówił Franciszek. Interesujące jest także to, że za kryterium pozwalające oceniać inne religie, papież wybrał nie tyle prawdę, nie tyle miłość, ile bardzo religijnie wschodnią, buddyjską koncepcję altruizmu. Każde ludzkie życie, a tym bardziej każdą religię, musi się bowiem mierzyć na podstawie altruizmu, nie abstrakcyjnego altruizmu, ale konkretnego altruizmu, który przekłada się na poszukiwanie drugiego i szczodrą współpracę z drugim, ponieważ mądry człowiek raduje się z dawania i jedynie z tego powodu staje się szczęśliwy, wskazywał papież, odwołując się do zbioru mów
Buddy. Wczytanie się w te słowa uświadamia, jak zmienia się chrześcijańska teologia innych religii. Sobór Watykański II zaczął od mocnego dowartościowania innych religii, ale wskazywał głównie na te elementy, które są wspólne z chrześcijaństwem, które można traktować jako ziarna prawdy rozsiane w innych tradycjach religijnych. Jan Paweł II rozwijał te intuicje, ale głównie w odniesieniu do religii monoteistycznych, a Franciszek poszedł o wiele dalej, bo wskazał na te elementy innych religii, których w tradycji chrześcijańskiej nie ma, a które mogłyby ją wzbogacić. Nie jest to jeszcze koniec drogi, bo intuicje papieża wymagają pogłębienia i dopracowania. Kierunek, w jakim zmierza Kościół w tej sprawie, jest jednak dość oczywisty. A teraz czas na pierwszą rozmowę z Jarosławem Makowskim, teologiem i filozofem, autorem wielu książek. Rozmawiać będę o geopolitycznej wizji papieża. A moim Państwa gościem jest Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta, radny miasta Katowice. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomaszu. A porozmawiamy o wypowiedziach papieża Franciszka, które dla wielu Polaków i nie tylko dla Polaków, bo to nie jest tylko kwestia Europy Środkowej, także Ukrainy, ale również części opinii publicznej Zachodu są szokujące. Mowa oczywiście o swoistej apologii imperializmu rosyjskiego. Papież się z tego tłumaczy, ale do końca wszystkiego nie wyjaśnia, o tak bym powiedział. Przynajmniej jego wypowiedzi wszystkiego nie wyjaśniają. No i późniejsze wypowiedzi dotyczące Chingischana i jego rzekomego budowania Pax Mongolica, którą najbardziej chyba odczuli Rosjanie, to jeszcze kilkanaście dni temu chwaleni tak bardzo przez papieża Franciszka, ale dostało się także Ukraińcom, Polakom, jeśli stosować te bardziej współczesne niż ówczesne koncepcje i koncepty narodowe. Więc zacznijmy od tego, o co tak naprawdę papieżowi chodzi? To jest dobre pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo w moim przekonaniu papież po pierwsze chce, i tu szukam dobrych intencji w przesłaniu papieża Franciszka, chce docenić tych, do których się zwraca, a więc chce pokazać, że każdy naród wyrasta z jakiegoś dziedzictwa, ma jakąś historię. I dobrze byłoby, szczególnie kiedy zwraca się do ludzi młodych, aby ci młodzi ludzie doceniali swoje dziedzictwo, doceniali swoją historię i byli wierni swojej tradycji. Problem polega na tym, że niecała tradycja i niecałe dziedzictwo godne jest tego, aby ją kultywować, aby ją przechowywać, aby do niej nawiązywać. Bo każdy naród, a szczególnie te wielkie narody, które miały w swojej historii imperialne zapędy, jak Rosja, mają na swoim koncie oczywiście także ciemne karty historii. I tutaj brakuje odróżnienia u papieża Franciszka. Słuchajcie, macie wielką literaturę, macie wielką filozofię, macie wielkich kompozytorów i do tego nawiązujcie, ale macie też ciemne strony, prawda? Związane z waszym imperializmem, przekonaniem, że mniejsze narody nie mają takich samych praw jak wielkie narody i to należy odrzucić. I to jest jeden aspekt. Drugi ale poczekaj. Tutaj pozwoli, że ci przerwę na chwilę. Za chwilę dojdziesz do drugiego aspektu. No ale jeżeli papież chciał w ten sposób uczcić Rosjan, to mógł się odwołać do Czadajewa, Sołowiowa, to dwaj bardzo prokatoliccy myśliciele, albo nawet do Dostojewskiego, który wprawdzie nienawidził katolików, ale rzeczywiście jest autorem wielkich powieści, bardzo głębokich, do których zresztą papież się odwoływał wcześniej. Mógł się odwołać do Tołstoja, ale on się nie odwołał do twórców kultury, on się odwołał do dwójki imperatorów, carów rosyjskich, których polityka była imperialna i którzy tak na zdrowy chłopski rozum wcale nie potępiliby Putina za jego działanie, bo uznaliby go za absolutnie normalne. Więc papież się nie odwoływał do kultury, tylko się odwoływał do polityki. No i wskazał akurat, tak bym powiedział, jedne z gorszych przykładów. I tutaj pełna zgoda, Tomku. Dlatego to jest niezrozumiałe i wydaje się, że to tłumaczenie papieża, które zaprezentował na pokładzie samolotu, lecąc teraz do Ulaanbaatar, no jest przygnębiające, ponieważ on, tłumacząc się z tego przesłania do młodych Rosjan i odwołania do Katarzyny i Piotra, powiedział, że o nich uczyli go w szkole, prawda? Więc w tym sensie to jest rzeczywiście
tłumaczenie, które kompletnie się nie broni i w zasadzie jest nie do usprawiedliwienia. Ale jak powiadam, chcę szukać dobrych intencji w przesłaniu papieża, więc jakby nakreślam ten kontekst, w którym taka narracja byłaby do utrzymania, gdyby właśnie nastąpiło to rozróżnienie, o którym mówiłem. Odrzucamy ciemne karty historii, ale macie też wspaniałą kulturę, do której możecie, czy też nawet powinniście się odwołać. Ale tego papież nie zrobił i to jest oczywiście duży błąd. Jeżeli pozwolisz, to wrócę do drugiego aspektu, który również wydaje mi się istotny, a mianowicie papież bardzo często występuje, myli rolę, to znaczy wchodzi w buty, czy też w rolę takiego myśliciela geopolitycznego, wręcz histeriozofa, który kreśli bardzo ogólne, narażając się tym samym na krytykę, wizje, ponieważ one są fałszywe. I w tym przypadku dokładnie ta sytuacja z imperializmem rosyjskim pokazuje, jak papież, zapuszczając się na teren geopolityki, który jest mu obcy, na którym nie czuje się dobrze, po prostu dokonuje uproszczeń, skrótów myślowych, niezręczności językowych, narażając się w ten sposób nie na krytykę ze strony kolegów po fachu, geopolityków, prawda, czy też polityków, ale tym samym wchodząc na ten nieswój teren, podważa swój autorytet lidera religijnego. I tu wydaje mi się, z punktu widzenia katolickiego, czy też z punktu widzenia katolików, którzy słuchają papieża, no jakiś rodzaj dyskomfortu, prawda? Kiedy ich lider, przywódca duchowy, od którego wymagamy przede wszystkim przesłania moralnego i etycznego, nagle uprawia geopolitykę, która no, nie mieści się w tych standardach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli myślimy o Rosji. A mówię tu też szczególnie o nas, mieszkańcach Europy Środkowej. My znamy Rosję, my wiemy, co to jest imperializm rosyjski i w żadnym stopniu nie możemy zgodzić się z papieżem Franciszkiem. I ostatnia rzecz, trzecia. Wydaje się, że jedyne, czego dziś oczekujemy w tym niespokojnym świecie, ogarniętym właśnie wojną wywołaną przez Putina, wspieraną przez rosyjską cerkiew, to oczekujemy jasnego przesłania moralnego, jasnego przesłania etycznego, aby zło i złoczyńcę, czyli tego, który czyni zło, w tym przypadku Rosję i Putina, jasno nazwać, że to jest źródło dzisiejszego zła, źródło dzisiejszego cierpienia, dzisiejszych nieszczęść i tragizmu, który spotyka Ukraińców. I tego wciąż wydaje się, że papież nie jest w stanie tak jasno, mocno i dobitnie powiedzieć, co znów wywołuje wśród komentatorów, ale przede wszystkim wśród ludzi wierzących, rodzaj takiego dyskomfortu i stawia Stolicę Apostolską i papiestwo no, w zupełnie niezręcznej sytuacji. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę nad tą historiozofią, dlatego że zdaje się trochę tak, to jest intelektualnie pozytywna koncepcja, natomiast czy w przypadku lidera religijnego jest pozytywna, to jest zupełnie inne pytanie. Ale papież to sprawia czasem trochę takie wrażenie, jakby był postmodernistą. To znaczy brał jakieś fakty, jakieś opowieści, jakieś elementy tradycji różnych narodów i przypisywał im dowolne znaczenie. To znaczy jakby uprawiał taką grę literacką. On sam, wiadomo, był nauczycielem literatury, ale to na długo zanim postmodernizm wszedł w myślenie literackie. Ile w literaturze to jest ciekawe, to jest coś, co rozwija rozmaite mity. O tyle w historii, w polityce i w geopolityce, no to prowadzi i musi prowadzić na manowce. Bo jeśli my sobie gramy znaczeniami, gramy sensami, gramy faktami, to nie możemy uprawiać dobrej polityki. I wygląda na to, że niestety poza wypowiedziami, o których mówisz, no to ta swobodna gra sensami i zabawa znaczeniami prowadzi Stolicę Apostolską, która jest także podmiotem prawa międzynarodowego, warto o tym pamiętać, ku no,
dziwacznej polityce w sprawie tej wojny, to znaczy takiej polityce, w której brak jednoznaczności, ale nawet brak skuteczności, to znaczy no, fakt, że się prawie nie rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi jest zrozumiały oczywiście z perspektywy pochodzenia papieża, ale jest kompletnie niezrozumiały z punktu widzenia skutecznej polityki. Ja mogę rozumieć, że się rozmawia z Rosją, mogę zrozumieć, że się rozmawia z Chinami, ale że Stany Zjednoczone do niedawna były na uboczu, teraz było kilka spotkań, ale tak naprawdę wykonywał je kardynał Zuppi, który nie jest, no nie jest liderem, o tak bym powiedział, jest wyznaczony do rozmów, ale to nie jest postać w kurii rzymskiej pierwszoplanowa. On może być nowym papieżem, może, ale no ale jakby to powiedzieć, wygląda na to, że gra sensami prowadzi do bezsensownej polityki zagranicznej. Do bezsensownej polityki zagranicznej i braku skuteczności, o której mówiłeś, bo oczywiście moglibyśmy rozgrzeszyć Stolicę Apostolską z jej dotychczasowych działań, kiedy polityka Stolicy Apostolskiej przyniosłaby konkretne korzyści czy też konkretne skutki, o których mówił sam papież Franciszek, prawda? Czyli jakiś rodzaj zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, jakiś rodzaj podpisania paktu pokojowego i wtedy Stolica Apostolska mogłaby powiedzieć: widzicie, tak się robi realną politykę. To jest skuteczność i my to potrafimy robić. Tymczasem mamy sytuację, że papież po pierwsze wychodzi właśnie na postmodernistę, który bardzo swobodnie operuje faktami, sensami i tworzy fałszywą historię. Po drugie, mamy papieża, który dużo bardziej nienawidzi Stany Zjednoczone niż kocha Rosję. I w tym sensie dla świata zachodniego jest to postawa kompletnie niezrozumiała. Po trzecie, mamy papieża, który traci jako lider i przywódca duchowy, ponieważ brakuje jasnego przesłania moralnego. Więc w tym konkretnym przypadku i udziału Stolicy Apostolskiej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim Watykan w zasadzie zaliczył same falstarty, czy też stracił w każdym z wymienionych tu przeze mnie aspektów. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia braku rozeznania papieża Franciszka, jego jednak dziedzictwa Ameryki Łacińskiej, które jak wiadomo no jest nacechowane antyamerykanizmem, w wielu przypadkach też słusznym, żeby była jasność, czy też to jest kwestia braku zaplecza w Stolicy Apostolskiej, które pomogłoby papieżowi jakby prowadzić nie tylko jasną, precyzyjną politykę międzynarodową, nie tylko jasne przesłanie ewangeliczne co do konfliktu, gdzie wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą, ale dodatkowo byłoby to jeszcze skuteczne. Więc wydaje się, że cały aparat, który jest odpowiedzialny za politykę Watykanu, czyli sekretariat stanu, no zaliczył tutaj porażkę. Można oczywiście powiedzieć, że w pewnym sensie, to nie jest do końca precyzyjne określenie, ale po prostu Stolica Apostolska i jej sekretariat stanu wrócił do Ostpolitik z czasów Jana XXIII i Pawła VI, jakby kompletnie nie wyciągając wniosków z tego, co się stało później. To znaczy z tego, że jednak delikatne przesunięcie, ale w pewnym momencie dość zdecydowane Jana Pawła II, no wydaje się jednak było roztropniejszą polityką. Ja zostawiam na razie, czy nadzieje, jakie Jan Paweł II łączył z Rosją, z wolną Rosją po upadku komunizmu, tym krótkim okresem się spełniły, nie spełniły się, no ale tego Jan Paweł II nie mógł wiedzieć, no to też powiedzmy sobie szczerze. Ale Tomku, jeżeli mogę ci przerwać, to znaczy my nie możemy pomóc Rosji, nie możemy pomóc rosyjskiemu prawosławiu, jeżeli sami Rosjanie, jeżeli sami prawosławni nie zechcą pomóc sobie, prawda? Znaczy to ten impuls do tego, aby być wiernym Ewangelii, aby chcieć współpracować w świecie wielobiegunowym, aby chcieć budować pokój w XXI wieku, musi wyjść od Rosji i samych Rosjan. Znaczy, my nie uszczęśliwimy ich na siłę, natomiast mam wrażenie, że dzisiejsza polityka papieża Franciszka, w tym sensie ona nie jest
że tak powiem, realizmem politycznym, ponieważ jest to jakiś rodzaj wyobrażenia o tym, jaka Rosja mogłaby być, gdyby była wierna chrześcijaństwu, gdyby respektowała prawo międzynarodowe, gdyby cerkiew prawosławna była organizacją, która rzeczywiście żyje na co dzień Ewangelią. Tylko że to jest nasze wyobrażenie o Rosji, której dziś de facto nie ma. No, czego najlepszym przykładem jest decyzja Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, która zapadła kilka dni przed wypowiedzią papieża o skierowaniu sprawy kanonizacji generała Suworowa do Komisji do Spraw Kanonizacyjnych. No, człowiek, który stosował masowe mordy jako element walki, mordy cywilów, dodajmy, jako jeden z pierwszych w nowożytnej historii, no, ma być świętym cerkwi prawosławnej. To niestety pokazuje, czym tak naprawdę ta organizacja jest. Niezależnie od tego, że są święci tej cerkwi, że ona ma swoją mistykę, ma swoją teologię, tylko to nie jest w tej chwili jej istota. Dokładnie tak. Co więcej, ja mam wrażenie, że i cerkiew, ale przede wszystkim Putin zręcznie wykorzystują tą, przepraszam za słowo, naiwność i papieża Franciszka, i Stolicy Apostolskiej wobec Rosji. Prawda? Znaczy, bo dzisiaj mamy sytuację, że papież jest zaprzągnięty w rosyjską narrację o tym, że tak naprawdę to Rosja chce pokoju, że to Rosja jest gwarantem właśnie nowego, sprawiedliwego ładu i że jej działania, także te, o których mówisz, czyli zabójstwa, mordy, tortury, gwałty, są drogą do owego nowego ładu światowego. No, w tym sensie nie możemy się na to zgodzić i naprawdę moje katolickie serce krwawi, kiedy widzę papieża, który w swojej naiwności daje się wykorzystywać przez rosyjską i putinowską propagandę. A może jest też tak, bo trochę zacząłeś o tym mówić, ja bym pozwolił sobie rozwinąć trochę ten wątek, że papież uprawia po prostu politykę, zgoda, że złą politykę, zgoda, że opartą na fałszywych przesłankach, ale która jest do pewnego stopnia efektem nie tylko jego pochodzenia, ale także świadomości, że centrum życia Kościoła przesunęło się na globalne południe, że to na globalnym południu Kościół się rozwija, także liczbowo, że to na globalnym południu w tej chwili tkwią główne wyzwania dla Kościoła. To przykład Chin, które prześladują katolików, ale w których cały czas katolików przybywa. I gdzieś, jeśli gdzieś jest to otwarte okno przyszłości, to może no niekoniecznie w dyktatorskich Chinach, totalitarnych Chinach, no ale właśnie w Azji, ale właśnie w Afryce. I z tej perspektywy papież wybiera politykę w cudzysłowie BRICS-u, a nie politykę NATO i dlatego chce być bliżej BRICS-u, a nie chce być bliżej szczekającego NATO. Więc może są jakieś powody geopolityczne, których my z Polski czy z Europy Środkowej przede wszystkim nie widzimy, no ale jakieś racje także intelektualne czy polityczne tej polityki są, nawet jeśli ona jest oparta w przypadku Rosji na fałszywych przesłankach. No dobrze, nawet jeżeli bierzemy za dobrą monetę działania Stolicy Apostolskiej papieża Franciszka, no to możemy zastosować ewangeliczną zasadę, po owocach ich poznamy. Nie wiem jak ty, ale ja nie widzę tych owoców pozytywnych, prawda? Znaczy nie widzę jakiejś strategii, planu, ale przede wszystkim właśnie pozytywnych owoców polityki, którą prowadzi dzisiaj Stolica Apostolska. W moim odczuciu widzę pewien rodzaj naiwności i dawania się wykorzystywania, czy to przez Rosję, czy to przez Chiny. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, wiesz co, wiesz, żyję już ponad 50 lat na tym świecie i szczerze mówiąc, kiedy zacząłem pisać o Kościele, czyli zaraz po studiach w Krakowie, to był rok 2000, jeszcze jak pracowałem w Tygodniku Powszechnym, wszyscy wtedy mówiliśmy, że już dawno ośrodek katolicyzmu przesunął się w inne regiony świata. Ale w moim przekonaniu, nie wiem, czy to nie jest rodzaj mantry, którą my powtarzamy. To znaczy,
znaczy, że jednak serce katolicyzmu, czy to nam się podoba, czy nie, mi akurat się podoba, bije w Europie, bije na Zachodzie i zawsze to jednak będzie serce Kościoła rzymskokatolickiego. Więc w tym sensie jakby próba takiego sztucznego przenoszenia, czy też jakby wskazywania tych nowych geograficznych obszarów, że oto tam teraz będzie serce katolicyzmu, wydaje mi się też fałszywą drogą. To tu, wydaje się, w Europie wciąż jest i potencjał intelektualny, duchowy do tego, żeby rozwijać i odnawiać katolicyzm. Nie twierdzę, że w innych częściach świata nie ma tego potencjału. Jest, naturalne, ale tutaj wciąż mimo wszystko są te impulsy, które powodują, że no, Kościół wciąż mimo rozmaitych upadków, przeszkód, potknięć odnawia się dzięki wierze swoich wyznawczeń, wyznawców, świętych, czasami także grzeszników. I warto o tym pamiętać. Nie wiem, mam dość takiej postawy chłostania się, mówię o nas, przedstawicielach Europy, Zachodu. Chcę przez to powiedzieć, że jestem dziś na etapie takiego myślenia, że chyba Zachód powinien skończyć z tym rodzajem takiego samobiczowania się, że oto ma mniejszą rolę niż w rzeczywistości w kreowaniu tego, czym katolicyzm będzie jutro i w przyszłości. To mimo wszystko tu u nas w Europie, na Zachodzie, wciąż są pokłady duchowe, intelektualne i instytucjonalne, żeby odnawiać życie Kościoła rzymskokatolickiego i odnawiać wizję katolicyzmu w XXI wieku. No dobrze, ale z drugiej strony papież mówił wielokrotnie, ty też o tym mówiłeś, o świecie wielobiegunowym. No świat wielobiegunowy niestety w praktyce oznacza świat, w którym to nie Waszyngton ma najważniejsze karty do rozdania. Bruksela zdecydowanie już nie ma, w związku z tym, czy Berlin, czy Londyn, wszystko jedno. To już nie jest biegun aż tak istotny jak Waszyngton. No ale te dwa kolejne bieguny, te miejsca tych dwóch kolejnych biegunów ubiegają się Pekin i Moskwa. Jeśli papież, a pisze o tym wielokrotnie, chce budować świat wielobiegunowy, no to niestety on w praktyce wygląda właśnie w ten sposób, że jest Pekin, jest Waszyngton, są mniej istotne, już możemy to powiedzieć, Moskwa i Bruksela, no tak umownie powiedzmy, bo oczywiście Bruksela nie odgrywa roli aż takiej, ale powiedzmy Europa, no i są jeszcze aspirujące inne wielkie imperia, żeby wymienić tylko New Delhi i Indie. I to jest praktyka, to znaczy jeżeli mówimy o świecie wielobiegunowym, to jest świat, w którym ten zachodni demokratyczny świat nie jest w większości. Absolutnie. Mam świadomość tego, że mamy do czynienia dzisiaj z kilkoma centrami, które kształtują naszą globalną politykę, globalną wizję tego, jak świat może wyglądać jutro. Natomiast to, o co mi chodzi, to przede wszystkim to, że Zachód uprawia coś w rodzaju samobiczowania, ale także Kościół zachodni, prawda? Jakby był odpowiedzialny za wszystkie grzechy świata i teraz musi umniejszać, czy też pomniejszać swoją rolę. I papież Franciszek jakby trochę dołączył do tego chóru. Oczywiście prawdopodobnie jest to wynik jego tradycji i dziedzictwa, że jednak pochodzi z Ameryki Łacińskiej. Natomiast powinniśmy zachować równowagę, tak? To znaczy myśleć o tym świecie wielobiegunowym, w świecie, gdzie jest wiele centrów, natomiast jakby balansować w taki sposób, aby nie stwarzać wrażenia, a przynajmniej Kościół nie powinien sprawiać takiego wrażenia, że teraz stawia na jakąś część imperium i chce z nim współpracować, a inne odrzuca, prawda? Wydaje się, że rola Kościoła w sensie tej globalnej polityki to jest rola instytucji, która jakby głosi
te same zasady, wedle których te nowe imperia powinny ze sobą współpracować i działać na rzecz pokojowego współżycia na naszej planecie. I tego bym wymagał od papieża, a nie ustawiania Kościoła w roli tej instytucji, która jakby sprzyja któremuś z globalnych graczy na dzisiejszej scenie politycznej. To jeszcze na koniec takie pytanie, czy taka sugestia, że może być jeszcze jeden powód tej słabości polityki. Otóż papież krótko przed wybuchem wojny wydał bardzo skądinąd istotną encyklikę Fratelli Tutti, w której poza wieloma innymi elementami, bo papież jak pisze te elementy, jak pisze już te encykliki, to tam jest o wszystkim, zawarł także swoją nową teologię pokoju i odrzucił teorię wojny sprawiedliwej. No i akurat ten element tej encykliki został błyskawicznie sfalsyfikowany właśnie przez wojnę, którą wywołał Władimir Putin. I teraz Stolicy Apostolskiej jest dość trudno wycofać się z naiwnego, to trzeba jasno powiedzieć, naiwnego pacyfizmu i wrócić do sprawdzonych konceptów teorii wojny sprawiedliwej. Dodajmy konceptów nie tylko katolickich. Michael Walzer nie jest katolikiem, nie jest nawet chrześcijaninem, tak, i też do nich wraca. I trudno się jest przyznać do błędów. No trudno powiedzieć, że ten element Fratelli Tutti to trzeba wyrzucić do kosza, bo on po prostu się nie sprawdza. No, brutalność dzisiejszego świata weryfikuje niestety negatywnie te koncepcje, które opierają się, no jak kilka razy już tutaj mówimy, na pewnej naiwnej wizji świata. Dzisiaj mamy do czynienia niestety z brutalnymi graczami, graczami, którzy nie przebierają ani w środkach, ani w narzędziach do uprawiania właśnie polityki imperialistycznej. Myślę o Chinach, myślę o roli, ale przecież Indie dokładnie mają te same aspiracje. I tutaj należałoby znowu pracować na dwóch płaszczyznach, znaczy być realistą, jeżeli idzie o geopolitykę, i być idealistą, jeżeli idzie o przesłanie moralne i etyczne liderach Kościoła rzymskokatolickiego. Wydaje mi się, że to, dlaczego dzisiaj rozmawiamy, to jest efekt tego, że papież myli te dwa porządki, prawda? Znaczy, że on nie trzyma się tych płaszczyzn i nie rozdziela ich, wywołując tym samym dysonans w odbiorze, a niekiedy nawet oburzenie właśnie wśród katolików, którzy czekają na jasne przesłanie moralne swojego kościelnego lidera. I zarazem wśród twardych graczy politycznych, takim jak Putin, sprawia wrażenie naiwnego chrześcijanina, prawda, że oto nie wie, jak wygląda dzisiejszy świat. Dopóki Stolica Apostolska jakby nie poukłada sobie tych dwóch porządków, nie doprowadzi do sytuacji, że one mają również swój inny język, inne sposoby działania, inne sposoby negocjacji, dopóty będziemy, w moim przekonaniu, zaskakiwani przez papieża Franciszka jeszcze nie raz wypowiedziami, które będą budziły w nas dyskomfort moralny, etyczny, ale także polityczny. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jarosław Pakowski, teolog, filozof, publicysta, autor książek, radny miasta Katowice. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Odejścia z kapłaństwa są realnym problemem polskiego kościoła. I dobrze, że ktoś z biskupów to wreszcie zauważył. List arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który napisał on po tym, jak tylko w te wakacje odeszło z kapłaństwa, tylko w jego diecezji 5 księży, to ważny sygnał. Ważne są także niektóre wskazówki dotyczące przyczyn, dla których księży odchodzą. Tyle, że sam arcybiskup w dalszej części listu nie wyciąga z nich żadnych wniosków. Zamiast tego proponuje wskazówki z okresu własnego seminarium, tak jakby półwiecze, jakie upłynęło od jego ukończenia, nic
absolutnie nic nie zmieniło. Ale zacznijmy od pozytywów, bo one są w tym dokumencie. Dodajmy w dużej mierze przekopiowane od księdza profesora Wojciecha Węgrzyniaka. Arcybiskup Stanisław Gądecki słusznie zwraca uwagę, że seminarium nie przygotowuje kleryków do życia księży. Sam pisałem o tym wielokrotnie, więc naprawdę cieszy mnie, że ksiądz arcybiskup zwrócił na to uwagę. Seminarium zasadniczo nie przygotowuje do umiejętności podejmowania praktycznych wyborów w życiu kapłańskim. Pisze arcybiskup Gądecki. Ksiądz uczy się dopiero po święceniach, jak poukładać zajęcia w ciągu dnia, tygodnia i roku. Modlitwa, praca, odpoczynek. Wcześniej prawie wszystko zostało poukładane przez innych. Nieuporządkowanie wynika często z braku oceny, co jest naprawdę ważne, a co niekonieczne, wskazuje arcybiskup. To bardzo słuszna uwaga. Mogłoby się więc wydawać, że ksiądz arcybiskup wyciągnie z niej jakieś wnioski, że w dalszej części zaproponuje jakieś rozwiązania, które można by zastosować w seminarium archidiecezji poznańskiej, a które byłyby drogą do nauczania kleryków podejmowania praktycznych wyborów w życiu kapłańskim. Ale o tym nie ma nic. Zero. Tak jakby sam arcybiskup przestraszył się, że trzeba coś zmienić. Żadnych wniosków nie wyciąga też arcybiskup ze słów poświęconych systemowi kościelnemu, który utrudnia branie odpowiedzialności i osiąganie dojrzałości księżom. Jako księża, pisze arcybiskup, robimy często wiele rzeczy niekoniecznych, czego skutkiem jest ostatecznie kiepski poziom pracy duszpasterskiej. Z tym związane jest również ograniczenie osobistego rozwoju księdza. Skazani z powodów systemowych na prawie 20 lat bycia wikariuszami, księża w pewnym wieku przestają się rozwijać i najlepsze lata przeżywają często jako dzieci zależne od swoich rodziców. Wiek, który większość ludzi spędza na podejmowaniu bardzo ważnych decyzji – dom, rodzina, doskonalenie zawodowe – większość polskich księży spędza na posłuszeństwie przełożonym. 40-letni mężczyzna może być prezydentem Polski, ale nie może zostać proboszczem, bo jest za młody. Bez posiadania osobistej i całkowitej odpowiedzialności za powierzone dzieła człowiek nie jest w stanie się rozwijać, a brak rozwoju jest przyczyną stagnacji. A zatem nowego przemyślenia wymaga praca kapłanów w zespole, w którym obecny jest proboszcz i wikariusze, napisał ksiądz arcybiskup. I jak poprzednio, to jest naprawdę bardzo słuszna koncepcja. Tyle, że w tej sprawie także można sporo zrobić poza napisaniem listu. Wystarczy wcześniej mianować proboszczów, powierzać młodszym księżom odpowiedzialność, uznać, że urząd proboszcza jest kadencyjny. Każdą z tych rzeczy ksiądz arcybiskup Gądecki w swojej metropolii, w swojej diecezji dokładniej mógł zrobić. Ale nie zrobił. Tak jak nic nie zrobił w kwestii innych systemowych problemów, o których sam mówił. Kryzys, to znowu słowo arcybiskupa Gądeckiego, może wynikać również ze zderzenia z systemem. Kościół jest także organizacją, która działa mniej lub bardziej sprawnie. W tym zakresie kilka zjawisk nadaje się do przemyślenia, wskazał arcybiskup Gądecki. Ale co ciekawe, wśród tych rzeczy nie ma żadnej odpowiedzialności kurii i biskupów. System to księża gorszyciele, źli proboszczowie, ale nie kuria biskupia czy arcybiskup. To oni, tamci są nieidealni, a kuria jest idealna i nigdy nie gorszy. Bez żadnej złośliwości mogę powiedzieć, że z moich rozmów z poznańskimi księżmi wynika, że nie wygląda to aż tak dobrze. Przykład? Nie uważamy siebie za równych przed Bogiem Ojcem, za braci, tylko za mniej lub bardziej ważnych, pisze arcybiskup, w zależności od pełnionych funkcji, tytułów, układów i dostępu do władzy. Nie czujemy się jak w rodzinie, ale trochę jak w korporacji, w której przy pewnym wysiłku, posłuszeństwie i cierpliwości można sobie jakoś życie ułożyć. Przez to powstają podziały na tych przy władzy i tych, którzy na nic nie mają wpływu, pisze arcybiskup. A ja się pytam, czy rzeczywiście widać, że wszyscy biskupi i wszyscy kurialiści uważają się za równych z księżmi? Chyba różnie z tym bywa. Smutne, i to już będzie bardziej krytyczne, jest także fragment listu dotyczący tych, którzy odchodzą. Brak w nim empatii, brak dostrzeżenia systemowych przyczyn odejść, brak refleksji nad własną jako instytucji współwiną. Winni są tylko ci, którzy odchodzą. Odejście ze służby kapłańskiej jest osobistą tragedią człowieka i wielkim złem, wskazuje arcybiskup, bo nie my sami powołaliśmy siebie, ale uczynił to Chrystus w swoim kościele. Porzucenie kapłaństwa, uzupełnia arcybiskup Gądecki, jest krzywdą wyrządzoną Kościołowi, jest krzywdą wyrządzoną konkretnym ludziom, do których zostaliśmy posłani i którzy obdarzyli nas zaufaniem, zwłaszcza w sakramencie
pokuty, dodaje arcybiskup Gądecki. Nie chcę osądzać i potępiać nikogo, wskazuje dalej. To Chrystus będzie naszym sędzią na progu wieczności, a sumienie wyrzutem tutaj na ziemi. Jednak trzeba jasno powiedzieć, odejście ze służby kapłańskiej jest wielkim grzechem i złem, wskazuje metropolita poznański. I ani słowa o współodpowiedzialności, o brakach, ani słowa współczucia dla tych, co odchodzą. Jest tylko ocena, bardzo surowa i pozbawiona nadziei. Widać też niestety wyraźnie, że arcybiskup nie do końca rozumie kontekst współczesnego świata. Tak jest, gdy zestawia zbrodnie pedofilii z podwójnym życiem i gdy niemal zaraz po słowach o przestępstwach pedofilskich wskazuje, że zawsze można wrócić do kapłaństwa. Grzechy ukryte ujawniają się, wskazuje arcybiskup Gądecki. Czy skandale seksualne z udziałem niektórych księży, chętnie nagłaśniane przez media, nie są wymownym tego przykładem? Jeśli ktoś z księży uwikła się w grzechy nieczyste i złe znajomości, niech się nawróci, a nie porzuca kapłaństwa. Bóg nigdy nie odmawia łaski tym, którzy się nawracają. Życie w celibacie i kapłaństwie jest niewątpliwie trudne, ale nie przekracza naszych sił i możliwości, wskazuje arcybiskup. Zakładam, że to po prostu brak wrażliwości arcybiskupa na pewne kwestie, ale porównywanie podwójnego życia i zbrodni pedofilii jest daleko nie na miejscu, a twierdzenie, że zawsze można wrócić, w tym przypadku jest po prostu nieprawdziwe. Kuria Rzymska jasno wskazuje, że przestępstwa pedofilskie kończą się wydaleniem ze stanu duchownego, a mądrzy teologowie mówią, że ksiądz, który wykorzystał seksualnie osobę małoletnią, zwyczajnie nie może już być drugim Chrystusem, a zatem nie może być księdzem. Niebezpieczne jest także to, że ksiądz arcybiskup nie dostrzega, że są sytuacje, gdy obowiązki naturalne są ważniejsze niż te płynące z łaski. Gdy ksiądz ma dziecko, ma obowiązek je wychować, a nie trwać w celibacie. Nie można być duchowym ojcem dla innych, gdy porzuca się własne dziecko. Warto o tym nieustannie przypominać. I na koniec słów kilka o radach, które daje arcybiskup. Problem z nimi jest głównie taki, że mają się one nijak do diagnozy. Ta dotyczy systemowych problemów, braku relacji i komunikacji, braku odpowiednich metod zarządzania. A rady ograniczają się do sugestii, by księża więcej się modlili, lepiej sprawowali msze, wzajemnie się napominali i zgłaszali sprawy do kurii. Ciekawe, że sam arcybiskup nie zastanawia się nad tym, dlaczego nie chcą oni ich tam zgłaszać. Może dlatego, że nie ufają kurii, no ale to by oznaczało, że kuria nie jest tak świetna. Dalej arcybiskup radzi, by księża odbywali rekolekcje zawierzenia Maryi, czytali Benedykta XVI i kardynała Roberta Saracha. Jednym słowem, najpierw jest diagnoza, która wskazuje problem realny, a potem lekarstwo, które głosi więcej się módlcie. Związku między jednym a drugim nie ma. Szkoda, bo ten list jest straconą szansą. Ale dobrze, że jest chociaż świadomość problemu. Kościół przypomniał swoje stanowisko w sprawie aborcji, a część publicystów i dziennikarzy uznało to za jakąś zasadniczą nowość. Tyle, że tak nie jest. Stanowisko to jest czymś z perspektywy nauczania Kościoła oczywistym, a jeśli coś w nim niepokoi, to wyłącznie brak empatii i wskazania innych niż aborcja rozwiązań. Gdy rozmawia się o sprawach dotyczących kwestii fundamentalnych, warto być precyzyjnym. Stanowisko dotyczące aborcji zostało wydane nie przez Konferencję Episkopatu Polski, ale przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. To dwie różne instytucje i nie posiadają one identycznego autorytetu. O tym trzeba pamiętać. Jeśli jednak chodzi o treść oświadczenia, to nie zawiera ono niczego nowego. Nauczanie Kościoła katolickiego jest jasne, aborcja nie jest dopuszczalna. Oczywiście, Kościół różnie ocenia różne sytuacje, ale od tej zasady etycznej nie ma odstępstwa. Eksperci tylko o tym przypomnieli. Czy mogli to zrobić lepiej i bardziej empatycznie? Tak. Czy mogli wykazać się większym zrozumieniem dla emocji społecznych i zrozumieniem dla kobiet? No to też nie ulega wątpliwości. Świetnym tego przykładem są rozważania dotyczące ciąży osób z niepełnosprawnością intelektualną czy z chorobami psychicznymi. Eksperci bardzo jednoznacznie przeciwstawiają się aborcji w takim przypadku.
Istnieją wszakże sytuacje, kiedy kobieta chora psychicznie zachodzi w ciążę wskutek wykorzystania przez nieodpowiedzialnego mężczyznę. Zazwyczaj nie jest ona zdolna do podjęcia obowiązków rodzicielskich, jednak nienarodzone dziecko znajdujące się w jej łonie nadal zachowuje godność człowieka oraz wszystkie przysługujące mu prawa, wskazują eksperci. Jeśli kobieta została wykorzystana, a takiego terminu używa się w oświadczeniu, to w oświadczeniu powinna być mowa o przestępstwie, a nie o nieodpowiedzialności mężczyzny. I to nie jest tylko kwestia słów, ale rozumienia tego, do czego realnie doszło. Tego rozumienia brakuje także w dalszej części rozważań, gdy eksperci zajmują się opieką nad dzieckiem poczętym w trakcie tego nadużycia przestępstwa. Dobro matki, opieka nad nią, jej emocje nie są w zasadzie istotne w tych rozważaniach. Niestety nie są istotne. Brakuje w nich także odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać ciąży u osób z niepełnosprawnością intelektualną, jakie strategie przygotowywać. Tu nie ma żadnej propozycji, a szkoda, bo to poważny i istotny problem. I jeśli coś w oświadczeniu zaskakuje, to właśnie takie braki. Nie jest jednak zaskakujące to, że eksperci Konferencji Episkopatu Polski sprzeciwiają się rozszerzeniu przesłanki dotyczącej zdrowia psychicznego. To oczywiste z perspektywy nauczania Kościoła. Tyle, że nie musi być takie z perspektywy polskiego prawa. Dlaczego? Dlatego, że od wielu lat polscy prawnicy, zarówno ci prawicowi, jak i lewicowi, bo tu te różnice idą wbrew takim typowym polskim politycznym podziałom, spierają się o to, czy zdrowie można różnicować. Mówiąc inaczej, czy przesłanka dotycząca zdrowia rzeczywiście dotyczy tylko zdrowia fizycznego, czy też nie obejmuje także zdrowia psychicznego. I ta debata się toczy i nawet najgłośniejsze pohukiwanie ekspertów bioetycznych jej nie zakończą. Dlaczego? Dlatego, że to ostatecznie prawnicy, a także prawodawcy muszą odpowiadać na te pytania. Ciekawe, że nikt nie zwraca też uwagi na to, że akurat ten dokument uderza głównie w Prawo i Sprawiedliwość, bo to właśnie Ministerstwo Zdrowia zajmuje się obecnie przygotowaniem rozstrzygnięć dotyczących aborcji w przypadku przesłanki dotyczącej stanu zdrowia kobiety i takiego jej zinterpretowania, by obejmowała ono także zdrowie psychiczne. I znowu, wielkiego wyboru w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia nie miało. Dlaczego? Dlatego, że lekarze już tak tę przesłankę interpretują. Świadomie powstrzymuję się od komentowania kolejnych wystąpień, doniesień prasowych i werbalnych ataków na mnie, przeprowadzanych na mnie przez członków grup skupionych wokół księża Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. Powodów jest kilka. Po pierwsze, wciąż czekam na pozew kanoniczny z ich strony. Po drugie, każde moje słowo jest przez nich przekręcane i wykorzystywane do budowania wrażenia ich własnej krzywdy. A po trzecie, cierpliwie czekam na działania kurii warszawskiej. To, co miałem zrobić, zrobiłem, a kolejne spotkania nie tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że zrobiłem to, co powinienem, ale także pozwalają zbierać materiały na kolejne teksty. Tym razem jednak nie będę milczał, bo swoje oświadczenie, nie wątpię, że po kolejnych medialnych atakach na Kościół, wydała archidiecezja warszawska. A jest ono ważne, bo jasno wskazuje, że ogromna większość zarzutów kierowanych do mnie samego i do kurii, także przez członków grupy, jest kuriozalna. Co napisali ksiądz dr Michał Turkowski i ksiądz dr Przemysław Śliwiński? Odpowiedź jest prosta. Otóż przypomnieli oni, że grupa, o której mowa, nie ma charakteru kościelnego, nie jest związana z Kościołem, choć za taką się podaje, że działa poza jego strukturami. To jasno uświadamia, że trudno tu mówić o organizacji katolickiej. Co więcej, księża, którzy są jej pasterzami, nie zostali do tej posługi skierowani przez swojego biskupa, a nawet byli od takiej rzekomej posługi odwodzeni. To, co robią dorośli ludzie ze swoim życiem, jest oczywiście ich wolną decyzją, o ile nie krzywdzi ich dzieci, co kuria zresztą przypomina. Ale to oświadczenie jasno wskazuje, że model ich życia nie jest kościelny, a pozakościelny. A istotą problemu jest to, że księża, którzy chcą samych siebie przedstawiać jako jedynie sprawiedliwych, funkcjonują poza lub obok struktur kościelnych, budują wspólnoty wbrew swojemu biskupowi, prowadzą życie pozbawione posłuszeństwa. To przeciw nim i ich działaniom toczy się postępowanie kurialne. Jakie mogą być jego skutki? Nie mam pojęcia, ale liczę na to, że Kuria Warszawska jasno wskaże, że grupa tych księży nie ma nic wspólnego z instytucjonalnym kościołem,
że metody jej działania są niezgodne z ewangelizacyjnymi i duszpasterskimi standardami życia Kościoła i że oni sami zostaną całkowicie oddzieleni od grupy i otoczeni kontrolą, i to ścisłą kontrolą. To, czy oni sami i poddani bez polecenia Kościoła, ich władz wierni przyjmą te decyzje, czy im się podporządkują, czy księża rzeczywiście przestaną kontaktować się z osobami z owych nieformalnych wspólnot, a także udadzą się we wskazane przez kurię miejsca, będzie ważnym sprawdzianem katolickości owych grup, a także katolickości owych księży. Liczę na to, że kurii warszawskiej starczy na to zdecydowania. A sam cierpliwie czekam na proces kanoniczny. A teraz czas na kolejną rozmowę. Z doktorem Tomaszem Rożkiem z Fundacji Nauka to Lubię porozmawiamy o tym, po co latamy na Księżyc. A moim Państwa gościem jest dr Tomasz Rożek, fizyk, Fundacja Nauka to Lubię, także znany youtuber i podcaster w bardzo wielu miejscach występujący, ale przede wszystkim identyfikujący się z właśnie tym programem i z materiałami Nauka to Lubię. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Tomku. A porozmawiamy o programach kosmicznych Indii i Rosji. Może zacznę od tego, w zasadzie, po co ludziom programy kosmiczne? Albo mówiąc inaczej, czy rzeczywiście jest tak, jak twierdzą niektórzy, że Księżyc jest obecnie kolejnym kontynentem, do którego kolonizacji, przynajmniej takiej kolonizacji powiedziałbym materiałowej, bo nie wiem, czy do zamieszkania, szykuje się ludzkość? To trzy pytania różne. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Po co nam kosmos? Powiedziałbym tak, po co nam technologie? Po co nam rozwój technologiczny? To samo pytanie można było zadać 20-25 lat temu. A po co nam internet? Po co nam technologie związane z cyfrowym przekazywaniem obrazu, dźwięku, treści? I być może tych 20, może 30 lat temu takie pytanie znalazłoby odbiorców. To znaczy może część osób by się zdziwiła, że to w ogóle o takie rzeczy to bez sensu pytać, a część by powiedziała, no właśnie, po co nam to wszystko? Ale dzisiaj wydaje mi się, że każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, co kształtuje naszą rzeczywistość, nikt nie zadałby już pytania, a po co nam internet? A po co nam komputery? A do czego nam jest potrzebna cyfryzacja? A do czego nam jest potrzebna komunikacja cyfrowa? Bo zarówno my w to, jak i to w nas tak mocno wrosło z całym dobytkiem inwentarza, z rzeczami dobrymi, z rzeczami bardzo szkodliwymi, często nawet nieuświadomionymi, ale to już jest z nami i to kształtuje nasz świat. Bez niego sobie, bez tego, bez tych technologii nie wyobrażamy sobie już naszego świata. I zresztą ja taką tezę gdzieś tam podaję dalej i się z nią identyfikuję, że tak na chłodno patrząc całościowo, ten świat przez to stał się lepszy. I dokładnie to nie ma tak sporu specjalnie. Chyba. I tak samo jest z technologiami kosmicznymi, tak? Znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że spora część osób myśląc eksploracja kosmosu, czy słysząc eksploracja kosmosu, technologie kosmiczne, myśli sobie może tak. No dobra, za grube miliardy polecieli na Księżyc. W sumie zabawa dla bogatych. No dobra, skonstruowali jakieś tam satelitę, skonstruowali teleskop, no niby fajne zdjęcia robi, okej, no ale czy warto tyle pieniędzy? Może tam Marsa sfotografowali, no fajne fotki, ale po co, na co? Bardzo często pojawiającym się pytaniem, czy w trakcie moich wykładów, czy po wykładach jest pytanie, no dobra, to wszystko fajne, ale mamy tyle problemów na Ziemi. Czy rzeczywiście powinniśmy wydawać pieniądze na loty kosmiczne, czy na eksplorację kosmosu, skoro na Ziemi jest tyle problemów do rozwiązania? Tyle tylko, że tak, po pierwsze, eksploracja kosmosu i technologie kosmiczne to nie jest lądowanie na Księżycu, to nie są zdjęcia Marsa, to nie są zdjęcia teleskopu Hubble'a czy Webba. To jest mnóstwo innych rzeczy, często znowu przez nas nieuświadomionych. Dzisiaj nie ma żadnego sektora gospodarki, który mógłby sobie poradzić bez danych i bez technologii związanych z kosmosem. I druga sprawa, skąd pomysł,
że zatrzymując, nie wiem, zaciągając hamulec ręczny, zatrzymując inwestycje w naukę i w technologię, rozwiążemy którykolwiek z ziemskich problemów. I pozwól, że tutaj taką, trochę to jest anegdota, trochę nie anegdota, bo to jest prawdziwa historia. Mój serdeczny znajomy, który pracuje w amerykańskiej agencji kosmicznej na dosyć wysokim stanowisku, opowiadał mi kiedyś, że był w Davos i na jednym z paneli opowiadał o urządzeniu, które NASA wysłała na Marsa, po to, żeby poszukiwało to urządzenie z pokładu satelity, żeby poszukiwało to urządzenie pokładu wody, zamarzniętej wody pod gruntem marsjańskim. I on o tym opowiadał, po czym po tym panelu podszedł do niego pan, ubrany w strój szejka arabskiego, czy po prostu obywatela któregoś z krajów arabskich, mówi tak: słuchaj, skoro wy potraficie wybudować urządzenie, które z orbity poszukuje wody na Marsie, czy to samo urządzenie dałoby się zastosować w moim kraju, żeby poszukiwać wody pod pustynią, pod piaskiem? I w tym momencie, i to jest historyjka, tak? Ale to nie jest tak, że my to wszystko budujemy tylko po to, żeby się dowiedzieć, co jest tam poza Ziemią. To także jest ważna motywacja, ale to nie jest jedyna. I dla większości to nawet nie jest główna. My to wszystko budujemy i my to wszystko robimy po to, żeby później wykorzystać to na Ziemi. I to jest moja odpowiedź. Po co nam to wszystko? Ponieważ to kształtuje nasz świat i to daje szansę na to, żeby ten świat był lepszy. To, czy my z tej szansy korzystamy, to jest zupełnie inny temat. To dotyczy zarówno internetu, zarówno sposobów, nowoczesnych sposobów komunikacji, ale także technologii kosmicznych. Tomku, to jest oczywiście prawda z perspektywy naukowej, ale ja pamiętam też jako filozof bardziej, że takim istotnym elementem ludzkiej pasji do poznawania nowych miejsc zawsze była także, użyjmy tego słowa, chciwość. Chęć nie tylko poznania, ale również zdobycia nowych lądów, zdobycia, kiedyś to było złoto czy srebro, w tej chwili to są często zupełnie inne metale i zupełnie inne środki. Więc mówiąc inaczej, czy to jest tak, że my budujemy te technologie także po to, żeby je wykorzystać na Ziemi, czy my jednak budujemy te technologie po to, żeby w pewnym wyścigu po pewne dobra, które jak rozumiem też na Księżycu się znajdują, albo dalej, jak Księżyc jest potrzebny do tego, żeby móc te dalsze dobra eksplorować, żeby być pierwszymi w tym wyścigu? Ale ty to przedstawiasz tak, jakby było albo to, albo to. Nie, ja mówię i. A ja mówię, ja sobie myślę, że to jest ten sam wyścig. To jest dokładnie ten sam wyścig. Chwilę temu Hindusi wylądowali, czy obywatele Indii, nie tylko hinduiści, ale indyjska sonda wylądowała, lądownik wylądował na powierzchni Księżyca. I w jednym z podcastów padło pytanie do mnie: no dobrze, lądują na Księżycu, a równocześnie 300 milionów ludzi nie ma dostępu do bieżącej wody i do toalety. Po co oni to robią? I oczywiście odpowiedzi może być bardzo wiele, ale tych 300 milionów ludzi, albo inaczej, gospodarka takiego kraju jak Indie nie rozwinie się, jeżeli nie będzie inwestowała także w technologie kosmiczne. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie chciwości, rozumiane jako chęć bogacenia się? Chciwość, wiesz, to jest takie słowo, które kojarzy się z bogaceniem się czyimś kosztem. Nie, ja nie mówię o bogaceniu się, wiesz, że chodzi, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi także na przykład o to, żeby tą flagę na tym Księżycu zawiesić, żeby może kiedyś się jakoś nim podzielić. No to są wszystko pytania polityczne i one niekoniecznie związane są tylko tak brutalnie rzecz biorąc z kasą. Wiesz, no pozycja międzynarodowa też jest jakoś związana z kasą, bo jest związana z pozycją kraju, a więc kwestiami inwestycji, a więc kwestiami geopolityki. To jest wszystko połączone z sobą, więc ja rozumiem ten argument, że no właśnie, no po co oni tam lecą? Albo czy główną motywacją jest chęć zatknięcia tam flagi? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest wiele różnych motywacji. Jedna to, żeby się nauczyć robić takie rzeczy, żeby się nauczyć latać w kosmos, bo ucząc się tego, zostawiamy na Ziemi całe grono wykształconych ludzi
I to jest konkretna wiedza, która może w wielu sektorach gospodarki później procentować, ale też zostawiamy tutaj konkretne technologie, które mogą być wykorzystane w wielu miejscach na Ziemi. Pozwól drugi przykład. Ja tych przykładów mam bardzo dużo. Kiedyś będąc na spotkaniu w jednej z siedzib Europejskiej Agencji Kosmicznej, któryś z inżynierów opowiedział taką historię, że jak wiele lat temu zaczęto projektować Międzynarodową Stację Kosmiczną i w pewnym momencie zdano sobie sprawę z tego, że skoro tam ludzie mają być docelowo przez wiele miesięcy, to tam poza tym, jeżeli tam mają być tworzone, robione eksperymenty także biologiczne, tam muszą na pokładzie stacji być lodówki. Tyle tylko, że te lodówki, które my mamy, niezależnie od technologii, jaką wybierzemy, one nie będą działały w stanie mikrograwitacji albo w stanie nieważkości. Ponieważ w naszych lodówkach jest jakiś płyn, który gdzieś tam się przelewa, przepompowuje, zmienia się ciśnienie i tak dalej, to tam nie zadziała. Więc zaczęto myśleć, no dobra, to jak wybudować lodówkę także po to, żeby ci ludzie tam mieli świeże jedzenie albo jedzenie, którym się nie potrują, jak wybudować lodówkę, która będzie działała w stanie nieważkości. Wybudowano tą lodówkę, po czym okazało się niedługo potem, że jeden z elementów tej lodówki był kluczowym elementem do tego, po przeskalowaniu, do tego, żeby budować duże statki, które będą transportowały skroplony gaz. Mija kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Wybucha wojna za naszą wschodnią granicą i nagle okazuje się, że cały kontynent stoi na krawędzi dużego kryzysu energetycznego, bo zbliża się zima, rurociągi, gazociągi albo są zakręcone, albo za chwilkę będą zakręcone, albo wejdą sankcje, nie będzie gazu. Po czym okazuje się, że kluczową w tym momencie, kluczową technologią, żeby jakoś ten problem może nie całkowicie rozwiązać, ale przynajmniej to zderzenie zminimalizować, są gazowce. Są statki, które z całych, nie wiem, ze Stanów, z krajów arabskich przywożą do Europy skroplony gaz. Otóż te statki by go nie przywoziły, gdyby kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wcześniej ktoś nie zaczął myśleć, jak wybudować lodówkę na orbicie. Takich połączeń jest bardzo, bardzo dużo. I teraz pytanie, czy ten, kto myślał nad tą lodówką, zastanawiał się nad gazowcami? Nie sądzę. Myślę, że chciał rozwiązać konkretny problem. Czy on, ten inżynier, ta grupa inżynierów, zastanawiała się nad tym, jak na tym zarobić? Też nie sądzę, bo bardzo rzadko ci ludzie, którzy to wymyślają, mają udział w zyskach. Po prostu był problem do rozwiązania i trzeba go było rozwiązać. Takich problemów do rozwiązania, żeby usiąść sprawnie i się nie rozbić na powierzchni Księżyca, jest bardzo dużo. Jak je rozwiążemy, to te rozwiązania są do wykorzystania. Jak będziemy chcieli polecieć na Księżyc załogową misją, jeszcze większą niż ta sprzed kilkudziesięciu lat, znowu lista problemów do rozwiązania będzie, one zostaną rozwiązane i te rozwiązania z nami zostaną. Jak będziemy chcieli polecieć na Marsa, historia się powtarza. Ja myślę, że dla ludzi, którzy tworzą te technologie, to jest główna motywacja. Ciekawość i chęć przekraczania konkretnych granic. Później, jak już te technologie mamy, to jasne, że super jest je wykorzystać. Z różnych analiz, czy z różnych rachunków wynika, że każdy dolar zainwestowany w misję Apollo zwrócił się kilkunastokrotnie właśnie w technologiach, które później można było zmonetyzować i sprzedawać. Czy to jest chciwość, czy to jest inwestycja? Ja na to patrzę jak na inwestycje, nie tylko w technologie kosmiczne, ale w ogóle w technologie. Tomku, tylko ty mówisz teraz o perspektywie naukowców, a ja mówię trochę o perspektywie polityków, bo żeby ten dolar był zainwestowany, to muszą o tym zdecydować politycy, no czasem biznesmeni, jeżeli to są projekty prywatne, ale one są zazwyczaj mniejsze. Ale zostawmy teraz pytanie, czy to jest chciwość, bo ja też nie chcę oceniać chciwości, tylko negatywnie, ona jest istotnym elementem naszego życia ludzkiego i ma też pozytywne i na pewno świata. Natomiast pytanie jest inne, co eksploracja Księżyca, teraz nie pytam się o technologię, bo
To bardzo precyzyjnie wyjaśniłeś, co nam daje technologia kosmiczna. Można by pewnie setki przykładów jeszcze dawać. GPS choćby nam daje, o czym się czasem zapomina. Ale co nam daje eksploracja nawet nie kosmosu, tylko już Księżyca konkretnie, jeśli chodzi o takie kwestie jak, nie wiem, górnictwo, albo jak na przykład stacja przerzutowa do dalszej eksploracji kosmosu? Jasne. Zanim odpowiem na to pytanie, dwa króciutkie jeszcze nawiązania do twoich poprzednich. Tak, w tej całej układance oprócz naukowców są oczywiście politycy. Jeżeli mówimy o Księżycu, to pozwól, że wspomnę, że osobą, która zawiesiła projekty księżycowe amerykańskie, był Barack Obama. Po prostu zawiesił je, bo uznał, czy jego administracja uznała, że to nie jest gra warta świeczki, że nie warto wydawać tyle pieniędzy. Ale prezydentem, który odwiesił, był ten, który mówił: let's make America great again. Zróbmy znowu Amerykę wielkim krajem. Donald Trump. Także oczywiście w tym wszystkim jest polityka, bo koniec końców ten dolar, o tym, czy tego dolara wydać na to, czy na tamto, decyduje polityk. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, powiedziałeś o GPS-ie, to jest bardzo dobry przykład na to, że mamy technologię kosmiczną, którą wykorzystujemy, ale to jest też dobry przykład na co innego. Ta technologia jest technologią amerykańską i owszem, my ją mamy w telefonie, ona co prawda jest przez Amerykanów zakłócana po to, żeby ten GPS, ten darmowy, nie był zbyt dokładny, bo ten właściwy ma dokładność do pojedynczych centymetrów, ale po to, żeby nie był zbyt dokładny, to on jest specjalnie zakłócany w tym sygnale takim do ogólnego odbioru, ale z łatwością, gdyby tylko Amerykanie zechcieli, z godziny na godzinę mogą wyłączyć GPS-a dla reszty świata poza sobą. I też warto o tym pamiętać, bo często pada argument, no dobra, no to po co my to mamy robić, skoro już to ktoś zrobił? Po co? No po to, że w momencie jak my, w świecie zglobalizowanym oczywiście każdą technologię wcześniej czy później możemy kupić, ale po pierwsze, ona będzie dużo droższa niż gdybyśmy ją sami stworzyli, po drugie, ona nigdy nie będzie nasza. I GPS jest dobrym tego przykładem. I nie dziwię się, że Komisja Europejska czy Unia Europejska rozbudowuje swój system lokalizacji satelitarnej Galileo, który będzie jeszcze dokładniejszy niż GPS, ale będzie w tym sensie europejski, że nie będzie miał wtyczki amerykańskiej, na przykład do chociażby biznesów europejskich, które korzystają z GPS-u. Nie mamy pewności, czy Amerykanie nie posługują się jakimiś danymi, czy nie szpiegują przy okazji, czy nie zasysają jakichś danych, korzystając z tego, że to jest ich technologia. A teraz odpowiadając na twoje pytanie. Ja na eksplorację, tak czysto naukowo, patrząc na eksplorację Księżyca, myślę o trzech rzeczach. Pierwszy to jest kwestia samej umiejętności lądowania na takim globie. Na globie bez atmosfery, czyli na globie, na którym no nie możesz przy lądowaniu rozłożyć spadochronów i one cię wyhamują, bo tam nie ma co hamować, bo tam nie ma po prostu gazu, tam nie ma atmosfery. To nie jest proste. Jeżeli nauczymy się lądowania na takim globie, to jest krok bliżej do nauczenia się lądowania na przykład asteroidzie. I nawet jeżeli z Księżyca nic nie będziemy wydobywali, a o tym za chwilkę, to jest na zasadzie takiej, że jak chcesz się nauczyć biegać, to musisz najpierw się nauczyć chodzić. Więc można Księżyc traktować jako taką bazę treningową, takie miejsce, gdzie się uczymy. I to na dwóch poziomach. Po pierwsze na tym takim czysto robotycznym, technologicznym, umiejętność wylądowania dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy, umiejętność korzystania z autonomicznych urządzeń, także jeżdżących po powierzchni, takich, które nie wpadną do jakiejś dziury, nie zaklinują się przy jakimś kamieniu, które się nie zgubią, które sprawnie przesyłają dane najpierw do lądownika, a lądownik większą anteną do orbitera i tak dalej, i tak dalej. Bez opanowania tego zapomnij o jakimkolwiek lądowaniu na jakimkolwiek innym obiekcie. I Księżyc dlatego jest takim właśnie poligonem, że jest po prostu najbliżej. I tyle. Mówiąc najbliżej, nie mam na myśli wcale, że to jest proste. Amerykanie kilka razy w ogóle chcąc wylądować na Księżycu, nie trafili w Księżyc.
ich lądowniki, czy powiedzmy impaktory, po prostu w ten Księżyc nie trafiły, co może się wydawać dziwaczne, no bo przecież Księżyc nie jest wielkości piłki do koszykówki, tylko jest dużym, stosunkowo dużym obiektem, ale przy tych odległościach bardzo, bardzo niewielka pomyłka, jakaś niedoskonałość przy zmianie orbity powoduje, że po prostu nie trafiamy w Księżyc. To nie jest proste. Jeżeli nauczymy się lądować i nawigować na powierzchni Księżyca, to znaczy, że jesteśmy bliżej do zrobienia tego samego na obiektach mniejszych. Ale jest jeszcze drugi poziom, jeżeli mówimy o eksploracji ludzkiej. Wiele z tych problemów, które będziemy mieli, czy wyzwań, czy przeszkód do pokonania, które będziemy mieli na przykład na Marsie, one występują też na Księżycu. Więc jeżeli kiedykolwiek myślimy o tym, a myślę, że myślimy o tym, żeby człowiek stanął na Marsie, żeby tam powstała może nie kolonia jak w filmach science fiction, nie potrafię sobie tego wyobrazić, choć mam dość rozbudowaną wyobraźnię, wydaje mi się, w najbliższych dziesiątkach lat, i to grubych dziesiątkach, ale lądowanie człowieka na Marsie i powrót z Marsa na Ziemię potrafię sobie wyobrazić i myślę, że nawet tego dożyję. To wszystko trzeba przetrenować na Księżycu. Bo różnica między Marsem a Księżycem jest taka, że pod niektórymi względami Księżyc jest trudniejszy, ale pod jednym jest dużo łatwiejszy. Chodzi o odległość. Na Marsa lecimy pół roku. Na Księżyc, jak mamy odpowiednią rakietę, nie wiem, 2, 3, 4 dni. Więc chociażby z tego powodu warto trenować różne rzeczy na Księżycu. I znowu ten Księżyc tutaj występuje w roli takiego poligonu. Już teraz nie tylko technologii lądowania, startowania stamtąd, pobierania próbek, przywożenia tych próbek, jakichś autonomicznych urządzeń, ale także pod, tutaj mam na myśli ten aspekt ludzki. Jak wybudować bazę, jak człowieka nie narazić na wysokie promieniowanie, jak poszukiwać wody, jak on powinien tam się zachowywać, w jakim trybie funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Ale pomijając ten, i dla mnie już te dwa argumenty, albo ten jeden duży, Księżyc jako poligon, w zupełności tłumaczą i sens inwestowania w lądowanie, w loty i tak dalej. Natomiast jest jeszcze trzeci, który jest jak najbardziej biznesowym. Na Księżycu mogą być, w niektórych miejscach pewnie są, minerały. Jedną z takich rzeczy, które można by przywozić z Księżyca, jest bardzo rzadki, a w zasadzie chyba na Ziemi w ogóle nie występujący izotop helu, który mógłby być wykorzystany w jednej z technologii energetycznych. Na razie ta technologia na Ziemi jeszcze nie funkcjonuje, na razie ona jest rozwijana, mam na myśli fuzję jądrową. W wielu miejscach na świecie jest kilka różnych pomysłów, jak uzyskiwać energię właśnie w tego typu reaktorach. Natomiast idealnym paliwem na takich reaktorów byłby właśnie izotop helu, którego na Ziemi po prostu nie ma. A na Księżycu jest go całkiem sporo. Więc jak myślę o wydobywaniu czegokolwiek z Księżyca, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie hel 3. Ale natomiast ludzie czy maszyny? Być może, znaczy na pewno nie ludzie w takim rozumieniu, że kilof, że młot pneumatyczny, ale więc być może najpewniej w ogóle nie ludzie, tylko maszyny. Ale no, to też trzeba nie tylko umieć wylądować, ale też przetransportować, też prowadzić tam jakąś eksploatację, umiejętnie na miejscu już pewnie zrobić jakąś przeróbkę, bo przecież nikt nie będzie setek ton gruzu przywoził na Ziemię tylko po to, żeby kilka gramów izotopu uzyskać, więc na pewno to jest do nauczenia się, no ale pierwszym krokiem jest umiejętność wylądowania tam, umiejętność zmapowania tego terenu. Każdy łazik, który tam ląduje, ma urządzenia, na swoim pokładzie ma urządzenia służące do bardzo dokładnego określania składu gruntu, regolitu, czyli tego takiego powiedzmy, tego pyłu, takiego piasku księżycowego, skał, które napotyka. No także po to, oczywiście geolodzy planetarni są szczęśliwi, że mają takie dane, ale także po to, żeby się dowiedzieć, ile tam tego jest. Czy to się w tym miejscu opłaca? Sonda indyjska wylądowała na biegunie, na którym nikt wcześniej nie lądował. Także po to, żeby sprawdzić, no dobra, czy tam też coś jest.
A jeżeli tak, to w jakich ilościach? A jeżeli w takich ilościach, czy to znaczy, że w większych niż w innych miejscach, czy w mniejszych? Jeżeli już lądować w takim razie, to raczej na południu, czy raczej na północy, czy raczej na równiku? To są pytania, na które nie odpowiemy, jeżeli odpowiednią ilość razy tam nie wylądujemy. To jeszcze pytanie pozwolisz, bo to mnie fascynuje. To znaczy, wydawało mi się zawsze, że wiedza się kumuluje. Oczywiście wiemy z historii, że ona czasem przepada, że czasem się dzieją rzeczy nieoczekiwane, że zapominamy jako ludzkość pewne umiejętności albo jako cywilizacja, które mieliśmy. Natomiast no to się zawsze działo w takich dłuższych perspektywach i dawniej. Natomiast teraz okazuje się, że coś, co Rosjanie umieli, co dokładnie umiał Związek Sowiecki, czyli nawet człowieka wprowadzić w kosmos, a na pewno lądować na Księżycu, nagle to zapomnieli. Co takiego się stało, że Rosja, no z potęgi kosmicznej, to możemy powiedzieć, Związek Sowiecki z potęgi kosmicznej stał się Rosją, która nie potrafi zrobić tego, co potrafią zrobić Indie. I to popełnia błąd za błędem. Wiesz co, wiedza się może kumuluje, ale wiedza jest, czy nośnikiem wiedzy są ludzie. Wiele, wiele lat temu, gdy Polska chciała budować reaktor jądrowy w Żarnowcu, wykształciła kadrę bardzo kompetentnych i zdolnych inżynierów do tworzenia programu jądrowego. Program jądrowy został lekką ręką skreślony w trakcie przemian politycznych w Polsce. Uważam, że to był bardzo, bardzo duży błąd. Dzisiaj dyskusja o transformacji energetycznej by wyglądała zupełnie inaczej, gdyby tamte reaktory stały i gdyby ten program był rozwijany. Natomiast ci wykształceni, świetnie wykształceni ludzie nie mieli gdzie pracować, więc wyjechali, rozjechali się po świecie. Dzisiaj tych ludzi już nie ma, więc dzisiaj chcąc wybudować, też czasy się zmieniły, jasne, ale dzisiaj musimy te kadry kształcić od początku. Ci, którzy byli odpowiedzialni za budowanie pozycji Związku Radzieckiego, pozycji w technologiach kosmicznych, a Związek Radziecki był kiedyś numerem jeden. Amerykanie dopiero później weszli do wyścigu. Był czas, w którym Amerykanie wcale nie byli wiodącą siłą. To Związek Radziecki pierwszy wysłał satelitę, to Związek Radziecki pierwszy wysłał człowieka. To Związek Radziecki wylądował na Wenus, to Związek Radziecki jako pierwszy miał kontakt z Marsem. Średnio udany, ale doleciał tam, tak? Więc tak. Ale do tego, żeby jakaś technologia działała albo się rozwijała, potrzebne są stałe nakłady i potrzebni są ludzie. Jeżeli teraz zrobisz wyrwę, jeżeli przestaniesz w to inwestować, jeżeli ci, którzy mają to know-how, albo rozjadą się po świecie, albo po prostu umrą ze starości, a nie zdążą wykształcić kolejnego pokolenia, to wiedza przestaje się kumulować. Nie wiem, wiesz, jak to ty jesteś tematów historycznych, filozoficznych, no o lata świetlne bliżej niż ja. Jak Biblioteka Aleksandryjska spłonęła, to różne szacunki mówią, o ile cofnęliśmy się w rozwoju. Dlatego, że miejsce, taki depozyt wiedzy i doświadczeń, a także wynikających z tego intuicji po prostu zniknął. W momencie, gdy, tutaj już z kolei historia, jak chcieliśmy rozwijać flotę w czasach dawnych, dawnych i zatrudniliśmy szkutników, zatrudniliśmy budowniczych okrętów, oni zaczęli budować, ale w którymś momencie zmieniła się koncepcja, oni albo wyjechali, albo po prostu umarli ze starości, nie przekazali tej wiedzy dalej, te szkielety okrętów butwiały na naszym nabrzeżach i nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Więc my jesteśmy w takim momencie, znaczy Związek Radziecki zamienił się w Rosję, przestał inwestować, przestał płacić ludziom. Ci ludzie przestali mieć motywację do tego, żeby się kształcić w tym kierunku. Ci, którzy mogli, wyjechali za granicę. Ci, którzy nie wyjechali za granicę, coś tam jeszcze przez jakiś czas spróbowali. No ale bez środków nie jesteś w stanie wybudować sondy, nie jesteś w stanie prowadzić badań naukowych, nawet jeśli masz te kompetencje. A za chwilkę nawet tych kompetencji tracisz, bo to jest trochę jak ze sportowcem. No, możesz być mistrzem świata,
Ale jeżeli chcesz być tym mistrzem świata za kolejne 4 lata na olimpiadzie, to musisz cały czas ćwiczyć. Jak przestajesz ćwiczyć, jak przestajesz mieć warunki do ćwiczenia, to nikt ci nie odbierze tego mistrzostwa z przeszłości, ale nie możesz liczyć na mistrzostwo w przyszłości. I rozumiem, że to się stało z Rosją, to znaczy, że po prostu... To się stało z Rosją. Moja teza jest taka, że Rosja już nie wróci do wyścigu kosmicznego. Ona już nawet w tym momencie nie jest na podium i nikt jej nie odbierze tego, ale o Rosji, wcześniej Związku Radzieckim, o Rosji jako o potędze kosmicznej, czy jako o kimś, kto w ogóle cokolwiek może w technologiach kosmicznych powiedzieć, zrobić, raczej będziemy czytali w podręcznikach historii, a nie w agencjach newsowych z tego opisujących to, co jest teraz. W zasadzie dzisiaj jest tylko jeden segment, w którym Rosja ma coś do powiedzenia w kosmosie i to są systemy wynoszenia. To jest rakieta Sojuz, czy system cały, no bo to nie jest jedna rakieta. I rzeczywiście on jest wykorzystywany. Ale też w związku z wojną na Ukrainie, między innymi Europejska Agencja Kosmiczna zerwała wszystkie kontrakty, więc wpędzając siebie też w nieliche kłopoty przy okazji. Natomiast to, że Rosja ma ten system wynoszenia, może się okazać niewystarczające, bo może się okazać, że lista potencjalnych krajów czy organizacji, które chciałyby z takiej współpracy z Rosją skorzystać, jest po prostu coraz krótsza. I tym wnioskiem kończymy. Dr Tomasz Rożek, fizyk, autor i z Fundacji Nauka to Lubię, autor podcastu i youtuber z Nauki to Lubię, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. I na koniec, zgodnie ze zwyczajem, polecanka kulturalna. Nie wiem, czy rzeczywiście można ten film określić komediodramatem. Owszem, są tam sceny śmieszne, nawet bardzo śmieszne, ale ten śmiech zamiera w gardle, bo nagle człowiek uświadamia sobie, że to, co dzieje się przed nim, jest prawdziwym dramatem. Dramatem społecznym, dramatem rodzinnym, dramatem egzystencjalnym. To jest opowieść o dorastaniu, o żałobie, o męskiej niedojrzałości, ale też o tym, jak odpowiedzialność rodzi się w cierpieniu i zostawia bardzo gorzki smak. Georgie ma się dobrze, Charlotte Regan to kino społecznie zaangażowane, ale też piękna opowieść o rodzącej się miłości między ojcem a córką. Myślałam, że nie jesteś mi potrzebny, ale przecież nie mogę cię odpoznać. To jedno z najpiękniejszych wyznań miłosnych. A dla kogoś, kto jest ojcem, ten film to przypomnienie, że jako rodzice niekiedy więcej uczymy się od dzieci niż one od nas. Warto, naprawdę warto zobaczyć ten film. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi Wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.